Witajcie. Dzisiaj fajny zabieg z użyciem domowego lasera IPL. Ja pokażę dwa, ponieważ jeden ma funkcję fotoodmładzania, jest oczywiście droższy, a drugi jest normalny, tańszy. Laser IPL powoduje, że tworzą się nowe włókna kolagenowe. Oczywiście usuwamy nim także zmarszczki głębokie, także bruzdy oraz zmarszczki mimiczne, usuwamy przebarwienia wszelkiego rodzaju, usuwamy plamy starcze, zamykamy laserem IPL naczynka krwionośne. Zachęcam wszystkich z cerą naczynkową. Oczywiście laser IPL minimalizuje pory, zwęża je, poprawia koloryt skóry, także przy dłuższym stosowaniu ujędrnia skórę, co oznacza, że poprawia się nam owal twarzy, kontury twarzy. Laser IPL oczywiście stosujemy na każdą część ciała, ponieważ usuwa niechciane owłosienie. Ja mam bardzo jasne włoski, ale przy dłuższym stosowaniu oczywiście także usuwa ciemne włoski szybciej, a jasne potrzebują dłuższego okresu. Czyli taki laser do domowego użytku należy systematycznie używać dwa razy w tygodniu, żeby przede wszystkim pozbyć się niechcianego owłosienia. Ten do domowego użytku nie jest, to naświetlenie nie jest takie mocne. Zabieg jest bezbolesny oczywiście. Nic się nikomu nie stanie, bo oczywiście urządzenia do domowego użytku to jest ta różnica, no ale jest też różnica w cenie, bo jeżeli robicie sobie usuwanie, czy usuwanie owłosienia, czy zamykanie naczynek krwionośnych, w gabinecie to siła uderzeniowa jest inna. Zakłada się oczywiście takie specjalne znieczulenie, bo wtedy zabieg jest bolesny w gabinecie, dlatego używa się miejscowego znieczulenia i zakłada się także okulary ochronne, ale to jest inna bajka, inne oczywiście uderzenie. Jeżeli ktoś nie chce wykonywać zabiegów sam w domu, a ma możliwość, bo to jest IPL, ale oczywiście skuteczniejszy jest zabieg z użyciem lasera diodowego. Oczywiście też ze znieczuleniem, ponieważ zabieg jest bolesny, ale jest skuteczniejszy. Laser diodowy. Należy oczywiście wykonać serię. Ja zachęcałabym Was zacząć już teraz z domowym laserem IPL, żeby do lata się wyrobić, ponieważ żeby poprawić kondycję skóry i tak każdy, żeby taki był uczciwy na przykład względem siebie, bo przed zabiegiem skóra musi być porządnie oczyszczona, nic nie może znajdować się na skórze, stonizowana. I oczywiście nie nakładamy żadnej pielęgnacji, żadnych kremów, nic. Skóra musi być czysta. Ja jestem tu po to, żeby Was motywować i tak sobie pomyślałam, że najlepszą motywacją dla każdego jest samemu w domowym zaciszu, tak jak ja, usiąść sobie, oczyścić skórę. Ja mam skórę suchą, nie nałożyć żadnej pielęgnacji, włączyć sobie funkcję nagrywania i szczerze ocenić stan swojej skóry, bo kamera jest bezlitosna. I nawet jeżeli na żywo komuś wydaje się, że nie jest tak źle, oczywiście w kamerze będzie wyglądał tak, jak naprawdę widzą go inni. Czyli jeżeli ktoś ma zaniedbaną skórę, porowatą, jakieś przebarwienia, plamy starcze i tak dalej, kamera wszystko wyłapie i wtedy
będziecie na 100% pewne, czy musicie wykonywać ze mną zabiegi, czy nie. Bo sztuką jest wielką i to wcale nie wymaga wielkiej pracy, tylko systematyczności. Sztuką jest zadbać o cerę tak, że wychodzicie z łazienki, nie nakładacie nawet pielęgnacji, a ta skóra jest taka, że człowiek się nie wstydzi i może nawet, jak przychodzi z całego rana listonosz, otworzyć bezkarnie drzwi, bo nic nie trzeba pudrować, maskować, jakieś korektory cuda świata nakładać. Mam nadzieję, że Was zachęciłam. Oczywiście, tak jak to ja, już mnie znacie, nigdy nie słodzę, walę wszystko z mostu. Zachęcam. Zabieg jest bardzo prosty. Ja nastawię, oczywiście bezbolesny, na największą sobie funkcję, żeby oczywiście, jeżeli już wykonuję sobie zabieg, żeby on był bardziej skuteczny. Ja nastawiam najwyższą dawkę, ponieważ to nie boli. Nie mam przebarwień, wiecie o tym, nie mam żadnych plam starczych, nie mam popękanych naczynek krwionośnych, ponieważ o to dbam. Jedyne, co mi zależy, to na przykład sobie przykładam mocno do skóry, zaświeci się światełko, to w ogóle nie boli. I usuwam sobie niechciane obłosienie. I tak raz przy raz, tam gdzie nie chcę tego obłosienia mieć, ale to jest IPL z funkcją fotoodmładzania, żeby nie mylić. Ja podam dwa linki, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Funkcja fotoodmładzania ma właśnie to do siebie, że tworzą się nowe włókna kolagenowe, że możecie zamykać naczynka krwionośne, usuwacie zmarszczki, przebarwienia i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ciemne obłosienie, to będzie to, wiadomo, o wiele szybciej i lepiej, skuteczniej taki zabieg sobie wykonać. Ale jest jeszcze tańsza wersja i to jest IPL, ale tylko do usuwania obłosienia. Jeżeli ktoś nie ma plam starczych, przebarwień i tak dalej, do usuwania obłosienia wystarczy ta tania, zwykła wersja. Do następnego.